Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają. Monika Bochenek, dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Czemu region zawdzięcza swoją popularność? No, przede wszystkim reprezentujemy region sądecki. Nasza popularność przede wszystkim to środowisko naturalne, czyli przepiękne krajobrazy. No i to, co na pewno nas wyróżnia, to uzdrowiska. A jakie najbardziej? No na pewno Krynica, najbardziej znana w Polsce. No w tej chwili Muszyna, Piwniczna. Myślę, że mamy czym się pochwalić, jak najbardziej turystów przyciągnąć do siebie. Czyli jakby Pani określiła, która turystyka dominuje najbardziej, zorganizowana czy indywidualna? Znaczy pewno jedno i drugie. Z racji tego, że jesteśmy terenem uzdrowiskowym, to na pewno turystyka zorganizowana właśnie skierowana na lecznictwo prozdrowotne. Ale chcemy się rozwijać i przyciągać głównie turystów też indywidualnych, dlatego też dzisiaj nasza tutaj wizyta. Chcemy zaprezentować nasze gospodarstwa agroturystyczne i to, czym możemy się pochwalić, czyli kultura, nasze tradycyjne potrawy, rzemiosło. Jak odbierają turyści zagraniczni Państwa atrakcje? Mamy bardzo dużo turystów z zagranicy właśnie ze względu na uzdrowiska i to są głównie osoby starsze, które przyjeżdżają w celach leczniczych. Ale chcemy jednak dotrzeć do tych osób młodszych, czyli kierować się też na turystykę rodzinną. Tak będziemy montować. Jakie przewiduje się inwestycje w regionie w najbliższym czasie? Z uwagi na to, że dalej chcemy się rozwijać w kierunku turystyki, planujemy z jednej strony budowę wielofunkcyjnego szlaku, który będzie przebiegał przez cały nasz powiat nowosądecki, ale nie tylko, bo przez całą Sądecczyznę, czyli też powiat gorlicki i limanowski, łącznie z połączeniami ze Słowacją. Szlak ma być szlakiem wielofunkcyjnym, dostępny dla pieszych, rowerów, zaprzęgów psich, konnych, więc będzie wielofunkcyjny. Też planujemy budować wioski tematyczne, między innymi powiat nowosądecki planuje wybudować końską wioskę tematyczną. W tej chwili mamy już stadninę swoją z ujeżdżalnią. Chcemy wybudować krytą ujeżdżalnię, żeby była możliwość zapewnienia całoroczności. Jeżeli chodzi o sezon zimowy, no to na pewno narciarstwo z racji ilości stoków, które u nas są, no i świetnych warunków, ponieważ śnieg no, u nas jest praktycznie do końca marca, jeżeli są warunki, można jeździć na nartach, więc zima to królują narty. Jeżeli chodzi o okres wiosenno-letno-jesienny, no to na pewno duża ilość szlaków, które przyciągają turystów. No zresztą nasz obszar jest w większości objęty obszarem natura, gdzie naprawdę, jeżeli chodzi o bogactwo parków krajobrazowych i tego typu dziedzictwa, jest co zobaczyć. Jak w perspektywie rozwoju technologii cyfrowej dotrzeć do dzieci i młodzieży, by zasiać w nich zainteresowanie Państwa regionu? Jeżeli chodzi o stronę informatyczną naszego regionu, no na dzień dzisiejszy powiat na przykład stworzył wirtualną mapę produktów regionalnych. Mamy wszystko usieciowione. Jesteśmy w stanie za pomocą internetu zaprezentować takie oferty turystyczne, które są w stanie zapewnić każdemu jakieś atrakcje. Powiązaliśmy to z gospodarstwami agroturystycznymi, powiązaliśmy to z tradycyjnymi potrawami, z rzemiosłem, z ofertą rekreacyjną dla dzieci, taką jak jazda konna, taką jak narty, w zależności od pory roku. Więc jak najbardziej jesteśmy w stanie przyciągnąć i zapewnić dla każdego ten wypoczynek. Jak przemysł turystyczny w Państwa regionie się trzyma? No patrząc na dane statystyczne, na razie nie mamy problemów i wzrasta nam liczba turystów, więc chcemy dążyć do tego, żeby nam nadal nie spadło, stąd te inwestycje i stąd też takie stoiska na targach. No w tym roku postawiliśmy, zresztą udało się nam pozyskać fundusze zewnętrzne na to i będziemy się promować w tym roku jeszcze na 4 innych targach. Więc chcemy wyjść na zewnątrz, co więcej mamy zaplanowane w ramach jednego z projektów kampanię na Polskę i też na zagranicę, żeby właśnie przyciągnąć turystów do Sądecczyzny i pokazać to, co mamy najlepsze. Mamy możliwość potencjalnie zaprosić nieograniczoną rzeszę ludzi, którzy stoją przed dylematem wyboru, gdzie pojechać.
co im powiemy? No to na pewno na Sądecczyznę. Jeżeli turystyka rodzinna, to jak najbardziej do nas. Krynica, Muszyna, Piwniczna już na dzień dzisiejszy mają tak kompleksowe oferty turystyczne, że na pewno dzieciom się nudzić nie będzie. Choćby nawet patrząc z punktu widzenia samych gospodarstw agroturystycznych, gdzie począwszy od jazdy konnej, dziecko może zobaczyć, nie wiem, jak się obsługuje gospodarstwo, jak doi się kozy i tego typu rzeczy, które nie są popularne w innych częściach naszego kraju. Także tutaj myślę, że jesteśmy w stanie zaspokoić każde potrzeby. Na pewno turystyka kongresowa to samo. Też mamy infrastrukturę, wszelakie szkolenia, wyjazdy. Nasze hotele dysponują świetnymi salami kongresowymi, które można wykorzystać pod turystykę biznesową. Także w zależności co kto potrzebuje, na pewno jesteśmy w stanie zapewnić Państwu. No i zapraszamy. Jak najbardziej zapraszamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.